Bardzo często jest tak, że o mieszkaniach w PRL-u myślimy trochę biegunowo, to znaczy albo myślimy o byle jakości, ciasnocie, fuszerkach i bardzo jakimś takim przygnębiającym byle jakim obrazie, albo, zwłaszcza ostatnio, myślimy o pięknych projektach, pięknych przedmiotach, pięknej ceramice, fotelach, krzesłach. I piszesz w książce, że sam pomysł na książkę zrodził się i chęć jej napisania trochę z tego, żeby wyjść z tego fałszywego myślenia i takiego bardzo stereotypowego podziału. Dlaczego to jest fałszywe myślenie? Dlatego, że jest bardzo spolaryzowane i też upolitycznione. No i takie rozmowy o zamieszkiwaniu, o urządzaniu się. Mam wrażenie, że to nigdy nie zostało jakoś bardzo poważnie potraktowane, tylko głównie jako takie anegdoty o właśnie takim prześnym PRL-u. No i te wszystkie filmy, które są takim zbiorem takiego stereotypowego właśnie wyobrażenia o PRL-u, wszelkiego rodzaju takie komedie z epoki, to bardzo mocno utrwala taką wizję, która jest bardzo zredukowana. Oczywiście jestem bardzo daleko od mówienia o tym, że to wszystko było Eldorado i że Polska Ludowa rozwiązała problem mieszkaniowy, bo absolutnie nie. I na końcu książki przytaczam jakieś liczby, jak to się wszystko skończyło i to się nie skończyło dobrze. Jeszcze tych liczb nie pamiętam, ale to nie jest tak, że ten problem został rozwiązany. Natomiast zależało mi na tym, żeby ten obraz zniuansować. Więc to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, drugi biegun, czyli to nostalgia. Co ja mogę powiedzieć? Nostalgia, ale też przekonanie, to na drugim biegunie, że wszyscy mieszkali pięknie. To znaczy, że każdy miał piękną meblościankę na toczonych nóżkach, wspaniałe fotele, 3 kilimy ludowe, wazon z cepeli. I tyle. I nie było też w mieszkaniu tak rozumianym żadnych przestrzeni wstydliwych, żadnych przestrzeni nieurządzonych wzorcowo, bo jest trochę takie przekonanie, że wszyscy mieszkali, jeśli nie byle jakoś, to znaczy, że wszyscy mieszkali pięknie. Dlaczego ja zajęłam się tym tematem? Dlatego, że ja byłam strasznie ciekawa, jak mieszkano w takich właśnie zwykłych mieszkaniach. To znaczy jedyne, co jak zaczęłam szperać i szukać jakichś przekazów, jak wyglądały mieszkania w PRL-u, dostawałam właściwie tylko i wyłącznie te inteligenckie przekazy. No i tę historię pisała inteligencja, która właśnie opowiadała o tych kilimach, o meblach z ładu, o tym, jak to bardzo oczywiście była szarzyzna, ale jak to bardzo wszyscy się starali, żeby jakoś walczyć z tą szarzyzną. I to takie jest przedstawiane często niemal jak takie działanie opozycyjne, polityczne, że tutaj się przeciwstawiano tej brzydocie PRL-owskiej. Tak też było oczywiście. Te łady, kilimy i siwaki, one też były, ale to jest część obrazka. To jest trochę takie jakby myślenie pars pro toto, to znaczy, że się jakby wyjmuje też z kontekstu te atrakcyjne do dziś obiekty i się je umieszcza w jakimś wnętrzu zupełnie nierealistycznym, nie zwracając uwagi na to, właśnie tak jak powiedziałaś, że też były wstydliwe przestrzenie, że na przykład łazienka zwykle była taką rzeczą, która nie reprodukowano w pięknych czasopismach typu Ty i Ja. Często takie cywilizacyjne rzeczy, które na przykład w tej chwili są przede wszystkim takim punktem honoru takiego średnioklasowego urządzacza się albo urządzaczki, żeby mieć wspaniałą kuchnię i wspaniałą łazienkę, no to były też przestrzenie, które były najtrudniejsze. Myślę, że bardzo fajnie widać to też i bardzo ciekawie w całej stronie ilustracyjnej tej książki, bo nie znajdziemy tam właśnie dlatego zdjęć pojedynczych pięknych przedmiotów, pojedynczych pięknych krzeseł. Nie znajdziemy tam wnętrz w takim sensie wystylizowanych. Natomiast znajdziemy bardzo rzadko pokazywane albo niepokazywane do tej pory fotografie z badań socjologicznych, fotografie z różnego rodzaju wnętrz, tak jak powiedziałaś, pokazujących sposób mieszkania innych klas społecznych. No i przede wszystkim z tych mniej reprezentacyjnych przestrzeni, na tyle, na ile to możliwe.
zaczęłyśmy mówić o tych niereprezentacyjnych przestrzeniach. Opowiedziałaś, dlaczego tak bardzo chciałaś napisać tę książkę, a ja przede wszystkim chciałam przeczytać taką książkę, dlatego że nigdy wcześniej nikt nie opowiadał o tym, jak wyglądały w PRL-u kuchnie i łazienki. To znaczy, tak jak opowiadałaś, były to obrazy salonów i pięknych pokojów architektów. A ty bardzo dużo miejsca poświęcasz kuchni i łazience. Dlaczego to są takie ciekawe przestrzenie? Dlaczego na przykład kuchnia okazała się przestrzenią tak bardzo polityczną? Dlaczego stała się przestrzenią tak naładowaną różnymi znaczeniami? I co wiemy o łazienkach? Kuchnia jest absolutnie fascynująca z bardzo wielu powodów, ponieważ kuchnia jest po pierwsze tradycyjnie przestrzenią aktywności kobiet, więc tak jak już mówiłyśmy, kobiety trzeba zdyscyplinować, ale także kuchnia i dyskusje wokół kuchni, one i modelują, ale też odzwierciedlają status kobiety. No i tutaj te polskie kuchnie nie były, jeśli chodzi o to, jakimś wyjątkiem. Więc za pośrednictwem, przez pryzmat kuchni można opowiedzieć o tym, w jaki sposób się zmieniała wizja tego, jaka jest rola kobiety w domu, w społeczeństwie. No ale kuchnie też są fascynujące, dlatego że one są bardzo napakowane technologiami i są takim miejscem, gdzie się spotykają elementy bardzo wielu infrastruktur. W kuchni wreszcie toczy się tradycyjnie życie domowe, czyli takie przecięcie tych wszystkich obszarów skutkuje czymś takim naprawdę niesamowitą przestrzenią do obserwacji, mimo że z pozoru te kuchnie, one wcale nie były jakieś super ciekawe czy atrakcyjne, no bo zwykle były małe, one zwykle były dosyć skromne i te wszystkie jakieś takie opowieści o tym, czy tam się zmieści stół, czy się nie zmieści, zmieści, nie zmieści. To nawet to już pokazuje, ile tam jest, było w ogóle wątków i problemów wokół kuchni, no bo tak, architekci chcieli, żeby się nie zmieścił, żeby ludzie nie przesiadywali w kuchni, więc robili mniejsze kuchnie. Oczywiście robili też mniejsze kuchnie, żeby zaoszczędzić, ale wszystkim bardzo zależało na tym, mówię o ekspertach, żeby jednak ten stół się nie zmieścił. No ale obywatele chcieli, żeby się zmieścił, bo byli przyzwyczajeni do tego, że cała rodzina siedzi w kuchni, ale także powinien się zmieścić, żeby kobieta nie była odseparowana od rodziny, no bo wiadomo, że kobieta pracuje w kuchni, a na przykład, żeby mogła doglądać dzieci, które siedzą przy tym stole. Więc zaczynają się jakieś przeróbki, można zrobić jakiś mniejszy stół, można coś wywalić z tej kuchni, żeby on się zmieścił. Więc jakby nawet na przykładzie takiego wsadzania i upychania zwykłego stołu do kuchni, jakby widać, ile tam się w ogóle toczy opowieści i ile rzeczy się działo wokół kuchni. Więc kuchnie są absolutnie fascynujące. No i łazienki. Tak, no łazienki były wyzwaniem. Najpierw mi się wydawało, że w ogóle do łazienki to się nie da zajrzeć, że łazienka jest zamknięta, że tam nikt nie był wpuszczany i ja też tam w ogóle nie będę miała żadnego dostępu do opowieści o łazienkach, no bo łazienki były raczej wstydliwe, a klozety no to już w ogóle. To znaczy tak jak jeszcze były jakieś tam dyskusje, prysznic czy wanna. Czysto teoretyczne oczywiście, bo tych pryszniców tak naprawdę nie było dostępnych, z wanną też było różnie. Albo czy jest umywalka, czy nie ma. Umywalka też była zupełnie nieoczywistym elementem, no bo znowu chodziło o oszczędność, o to, żeby to była jak najmniejsza przestrzeń. Tak, jeśli chodzi o już najbardziej wstydliwe czynności łazienkowe, no to o tym była cichosza. To też pokazuje w dużej mierze taką też pruderię w jakiś sposób tego społeczeństwa i tych elit, że o pewnych rzeczach w ogóle się nie wspominało. Natomiast okazuje się, że jak się poszpera, to jest całkiem dużo różnych materiałów dotyczących łazienek, ale rzadko kiedy będą to obrazy takich najbardziej trudnych, zrujnowanych i niehigienicznych przestrzeni. Natomiast takie opisy one się będą znajdowały już w materiałach z badań, ponieważ badacze i badaczki najbardziej w sumie interesowały jakieś ekstrema, to znaczy jeśli były wyjątkowo złe warunki, to one były odnotowywane. Bardzo dużo piszesz o kategorii
właściwego zamieszkiwania, o takich próbach edukowania do tego, jak mieszkać, czyli jakichś takich wizjach, że istnieje prawidłowy sposób zamieszkiwania. Czy to jest charakterystyczne, czy to było charakterystyczne dla PRL-u, czy to jest bardziej charakterystyczne dla wszystkich takich myśli modernizatorskich? Jak to widzisz? Ja myślę, że to w ogóle jest charakterystyczne dla nowoczesności, ale pytanie, jak to jest wdrażane, że tak powiem, takim projektanckim językiem. To znaczy, jeśli mamy na przykład jakieś państwo, które jest przede wszystkim oparte o konsumpcję, jakieś indywidualne spełnienie, jak na przykład Stany Zjednoczone, no to wtedy te normy i te zasady dotyczące prawidłowej konsumpcji, one powiedzmy będą trochę inaczej, a może nawet mniej wprost przedstawiane, no bo wtedy będzie akcent stawiany na wybór, możliwości. Na przykład konsumentka będzie dostawała podobne rzeczy, ale w bardzo różnych kolorach i w związku z tym będzie jej dawany taki jakby pozór takiego indywidualnego tworzenia ja za pomocą tego, jakimi przedmiotami się otacza. Natomiast w państwach takich jak Polska, ale też na przykład Szwecja, dużo bardziej zwracano uwagę na to, żeby przyuczyć obywatelki. Ja tutaj celowo używam feminatywów nie dlatego, że, co oczywiście też jest prawdą, w ogóle lubię feminatywy, ale też dlatego, że to przede wszystkim kobiety przyuczano do tego. Ponieważ kobiety były przede wszystkim odpowiedzialne za urządzanie mieszkania, no ale też kobieta zawsze była podejrzewana o nieracjonalność. Czyli, że będzie po prostu kupowała coś bezsensownego, głupiego, bo ma jakąś tam zachciankę. No i tutaj oczywiście konteksty mamy różne, no bo w Polsce trudno powiedzieć, żeby było dużo szans i możliwości nieracjonalnej konsumpcji, bo tych przedmiotów nie było dużo, ale nieracjonalne urządzanie mieszkań już jak najbardziej takie. Na przykład za to nieracjonalne urządzanie mieszkań uważano umieszczanie na przykład wszystkich domowników w jednym pokoju, tak żeby inny pokój był pusty i mógł pełnić funkcje reprezentacyjne. Myślę, że tutaj warto dodać, że tak jak opisujesz, największy wysiłek edukacyjny w tym zakresie kierowano na mieszkańców wsi, to znaczy na tych mieszkańców, którzy ze wsi przyjeżdżali i osiedlali się, przyjeżdżali do pracy, osiedlali się w miastach i tak jak to opisujesz, oczywiście ta część dotycząca prawidłowej konsumpcji także była bardzo ważna, ale to, jak ogromna część poradnictwa, artykułów prasowych dotyczyła, badań też, dotyczyła tego, żeby to tych przesiedleńców, tych, którzy zostali tak naprawdę ściągnięci przez system do pracy w miastach, żeby to ich wtłoczyć w bardzo określone, wyobrażone ramy poprawnego mieszkania. Tak, zdecydowanie. To przede wszystkim ta edukacja była skierowana do mieszkańców wsi, którzy się przeprowadzali do miast. Mieszkańcy wsi byli uważani za zacofanych, więc uczono tych mieszkańców wsi, żeby prawidłowego miejskiego zamieszkiwania. To też jest bardzo znamienne swoją drogą, że w tych wszystkich materiałach często używano takiego sformułowania jak prawidłowe zamieszkiwanie, ale też umiejętność zamieszkiwania, że to można umieć zamieszkiwać albo nie umieć, więc mieszkańcy wsi nie umieli według ekspertów oczywiście z miast i z inteligencji, nie umieli zamieszkiwać, bo odtwarzali takie tradycyjne podziały na białą izbę i czarną izbę, czyli ta biała to była ta reprezentacyjna, czysta, do której nikt nie miał właściwie wstępu, tylko ksiądz po kolędzie, ewentualnie tam jacyś goście na święta, dzieci absolutnie nie i to było wszystko. I tak faktycznie ludzie mieszkali, to znaczy to nie był też taki stereotyp, że ludzie ze wsi tak mieszkają, tylko tak mieszkali. Więc tak, dyscyplinowano mieszkańców wsi, no i dyscyplinowano klasę robotniczą oczywiście. Tutaj były przede wszystkim kwestie gustu. Znaczy to, że robotnicy gustują w takich mieszczańskich ozdobach, że oni będą bardziej wybierali ozdobach i meblach, że oni bardziej będą wybierali takie meble kojarzące się z takim salonikiem pani Dulskiej, a nie jakieś proste, modernistyczne rzeczy, które były dla nich przeznaczone. Te grupy społeczne, które były najbardziej dyscyplinowane,
przez ekspertów, ekspertki, jakby reprezentantów w jakimś sensie władzy, no to były te klasy ludowe, które właśnie próbowano tak przyciąć i ustawić według jakiejś normy, którą dla nich projektowano, tak żeby im żyło się lepiej. Opisujesz sytuację mieszkaniową Polaków od bardzo, bardzo trudnych warunków tuż po wojnie do dużych, wygodnych, modnych mieszkań w latach 80. Jak zmieniał się stosunek Polaków do mieszkań? Jeśli chodzi o zmiany, tych zmian było bardzo dużo i nie tylko stosunek Polaków do mieszkań się zmieniał, ale także oczywiście sytuacja mieszkaniowa. No i ten taki awans czy postęp, który zarysowałaś, to jest oczywiście jedna z opowieści. Od takich trudnych, bardzo wymagających warunków mieszkaniowych zaraz po wojnie, zwłaszcza w miastach, które były zburzone, po jednak w miarę już przyzwoitą sytuację mieszkaniową, która zaczęła się pojawiać w latach 70. i 80., zwłaszcza w kontekście tych gierkowskich wielkich budów i mieszkań w blokach. Mamy bardzo wyraźny taki postęp od kwestii pierwszej potrzeby do już kwestii, powiedzmy, aspiracyjnych, ale to jest jedna z opowieści. Oczywiście to nie był liniowy postęp, no i w książce myślę, że dosyć dobrze widać, że zarówno tak jak były bardzo trudne warunki mieszkaniowe zaraz po wojnie, tak w latach 80. wciąż były bardzo trudne warunki mieszkaniowe i ten postęp, o którym teraz mówimy, on nie dotyczył wszystkich. Napisałaś książkę o urządzaniu się i urządzaniu mieszkań w PRL-u. Dlaczego nie po prostu o wystroju i o meblach? Dlatego, że interesowały mnie przede wszystkim praktyki społeczne. To znaczy nie same obiekty, tylko obiekty, które funkcjonują w ramach jakichś aspiracji, działań, zabiegów, mód, snobizmów, a także cała taka otoczka, która była wokół tego, rozmów, norm, badań i wszelkiego rodzaju jakby prób tworzenia jakichś wzorcowych rozwiązań, które były bardzo mocno związane także z pewnego rodzaju inżynierią społeczną, to znaczy tym, w jaki sposób takie modernizujące się państwo wyobrażało sobie i oczywiście sztaby ekspertów wyobrażało sobie dobre zamieszkiwanie człowieka. No i to się chyba wszystko sprowadza do tego, że ja w ogóle nie postrzegam obiektów zaprojektowanych bez całego kontekstu społecznego, to znaczy same przedmioty, one nie funkcjonują w próżni. Dlatego przede wszystkim urządzanie się, a nie docelowe obiekty. Czyli tak naprawdę społeczna historia mieszkania. Trochę tak, społeczna historia mieszkania, może trochę polityczna historia mieszkania i jakiś zasób idei, które wokół tego były tworzone i były przekazywane społeczeństwu.